Cześć kociarze, witamy was na vlogu Wita Makota. Witam was Pusia. Witam was w kolejnym odcinku z serii Odpowiadam na wasze pytania. Dziękuję wam za poprzednie pytanie w komentarzach pod filmikiem. Pod tym filmikiem również możecie zamieszczać dalszą część pytań, jeśli takie macie. Dzisiaj postanowiłam rozwinąć zagadnienie kamienia nazębnego. Na to pytanie w zasadzie już odpowiedziałam, jednak uznałam, że ta odpowiedź jest za mało wyczerpująca, dlatego dzisiaj postanowiłam nagrać odcinek właśnie na ten temat. Pytanie zadała osoba o niku światłapkami gryzoni. Hejka, mam pytanie, lepiej kupić pastę dla zębów dla kota, czy może lepiej ciasteczka dentystyczne? Jeśli chcecie poznać moją odpowiedź na to pytanie, to zapraszam was do oglądania tego odcinka. Żeby odpowiedzieć wam na to pytanie, co jest lepsze, czy ciasteczka dentystyczne, czy pasty do zębów dla kotów, musiałam prześledzić parę produktów oraz ich składy. Udało mi się dotrzeć do ulotki pasty do zębów dla kota i psa firmy Trixie. Jeśli chodzi o skład pasty do zębów dla kota, uważam, że jest on dużo gorszy. Posiada wiele konserwantów, zagęszczaczy, a także sorbitol, co w sytuacji kotów jest o tyle dziwne, że sorbitol jako substancja słodząca ma wątpliwe uzasadnienie w ogóle w przypadku kotów. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale naukowcy już dawno zbadali, że geny odpowiedzialne u kota za receptory smaku słodkiego zmutowały w trakcie ewolucji. W związku z tym kot nie ma możliwości rozpoznawania smaku słodkiego, co, jak się domyślamy, może oznaczać, że takie substancje są dla niego zbędnym balastem. Dodatkowo substancja taka jak sorbitol może wpływać negatywnie na układ pokarmowy, ponieważ używana w nadmiarze, a pastę do zębów producent zaleca używać 2 razy dziennie, a więc taka dawka sorbitolu może wpłynąć na wzdęcia, biegunki. Polecam waszej uwadze artykuł, który zalinkuję wam w opisie na temat sorbitolu i jego szkodliwości u kotów. W paście dla kotów jest również krzemionka, która ma pewne właściwości ścierające kamień nazębny. Na końcu w składzie możemy zaobserwować pastę serową, co powinno wzbudzić nasz niepokój. Koty w większości cierpią na nietolerancję laktozy. Kocięta posiadają enzym laktazę, która jest w stanie rozłożyć laktozę, jednak z wiekiem ten enzym zanika i prowadzi do nietolerancji pokarmowej u kota, spożywanie nabiału, również ze względu na białko kazeinę, może koty dodatkowo uczulać. Także tutaj raczej uważałabym z tego typu produktami, które zawierają nabiał, które zawierają substancje słodzące. Warto zachować ogromną ostrożność przy doborze produktów, które podajemy dla kotów, poza jedzeniem, czyli wszelkiego rodzaju smakołyki, wszelkiego rodzaju pasty do zębów. Zanim zdecydujemy się na jakiś produkt, warto naprawdę przeanalizować ich skład, ponieważ później mogą doprowadzić do naprawdę dużych problemów chorobowych, a nam nie tak łatwo będzie zlokalizować ich źródło. Powinniśmy regularnie sprawdzać stan uzębienia naszego kota, czy nie ma brzydkiego oddechu, czy robi mu się kamień nazębny, ponieważ te wszystkie czynniki mogą doprowadzić do parodontozy, a jest to bardzo poważne u kotów. Zęby mogą zacząć samoistnie wypadać, jeśli zaniedbamy jamę ustną naszego kota. Co jest szczególnie zalecane według niektórych, to podawanie suchej karmy. Tutaj odeślę was również do ciekawego wpisu na forum Barwny Świat, gdzie zwolennicy karmienia kotów barfem mierzą się właśnie z takim mitem. Powołują się przede wszystkim na to, że budowa szczęki kota nie posiada takiej funkcji jak przeżuwanie. Jedynie właśnie rozgryzanie i połykanie
kawałków mięsa. Kiedy w przeszłości moje koty jadły suchą karmę, faktycznie zaobserwowałam, że w większości są to tak małe kawałki, że je połykały lub bardzo rzadko miały szansę rozgryzać suchą karmę, a przez co umożliwić ścieranie tego kamienia nazębnego. Ciężko tutaj nie zgodzić się ze zwolennikami barfa, że jest w tym trochę prawdy, że sucha karma może nie rozwiązywać problemów z kamieniem nazębnym, bo gdyby tak było, to ci, którzy karmią koty suchą karmą, nie mieliby problemów z kamieniem nazębnym. Polecam Waszej uwadze również zapoznanie się z badaniami naukowców, którzy zgłębiali temat próchnicy i te badania doprowadziły ich do wniosku, że nie same bakterie są odpowiedzialne za powstawanie próchnicy, lecz nadmierna ilość spożywania przetworzonej żywności oraz węglowodanów, czyli cukrów. Jest to bardzo ciekawa teoria, ponieważ to tłumaczyłoby w jakimś sensie powstawanie kamienia nazębnego również w przypadku kotów, które spożywają suchą karmę oraz karmę puszkową. Jak wiadomo, jest to karma bardzo przetworzona. Mój kocur 4 lata temu również zmagał się z problemem kamienia nazębnego i nawet myśleliśmy, że poddamy go zabiegowi usuwania kamienia nazębnego. Jest to zabieg, który odbywa się przy znieczuleniu ogólnym. I zawsze przy takim zabiegu musimy podpisać dokument, że mamy świadomość, iż niesie on ryzyko. W przypadku coraz starszych kotów powinniśmy naprawdę rozważyć, czy aby na pewno jest to dla nas dobra droga, aby co jakiś czas poddawać kota takim zabiegom, czy nie lepiej zapobiegać powstawaniu w ogóle kamienia nazębnego. Wówczas jeszcze nie miałam pojęcia, co to jest dieta barf. I raczej byłam daleka od tego, żeby karmić koty surowym mięsem. Jednak odkąd wprowadziliśmy tą dietę, koty gryzą właśnie mięsne kości, dostają duże kawałki mięsa do rozgryzienia i przez to nie tylko usuwają sobie same poprzez ścieranie kamień nazębny, ale także ćwiczą mięśnie szczęki. Jest to również doskonała metoda behawiorystyczna, kiedy mają nadmiar energii do spożytkowania, gryzienie takiej kości wpływa na ich samokontrolę, na ich koncentrację. Działa to może trochę podobnie jak u psów. Jeśli jesteście zmuszeni do wspomagania swojego kota w usuwaniu kamienia nazębnego, to polecałabym raczej naturalne produkty. Znalazłam na przykład dosyć ciekawy czyścik z mikrofibrą i jonami srebra, który nakładamy na palec i czyścimy kotu zęby. Ja osobiście nie używałam tego produktu, ale wiele osób zachwalało właśnie ten czyścik, że jest lepszy nawet od szczoteczki. Przyjrzałam również inne produkty dostępne na rynku. Jedne zawierały mniej konserwantów, inne więcej. Były na bazie sproszkowanego aloesu, alg morskich, wyciągów z szałwii. Zawsze kiedy stoję przed wyborem zakupu jakiegoś produktu, to analizuję jego skład i zastanawiam się, które tak naprawdę składniki mają działanie, które chcę osiągnąć, a które są zbytecznym balastem. Pasta, którą możecie wykonać samodzielnie z kaolinu, czyli z glinki kaolinowej, ona tutaj też ma takie dobroczynne właściwości. Dawanie kotu mięsnych kości i dużych kawałków mięsa do gryzienia może mieć naprawdę zbawienny wpływ na zdrowie naszego kota i na zachowanie higieny jamy ustnej. Ja sprawdziłam to na fokusie. Ten kamień naprawdę samoistnie zszedł i nie trzeba było zabiegu. Na pewno mogę powiedzieć, że podzielam zdanie zwolenników barfa, że zdrowie zębów i jamy ustnej kota to nie jest tylko problem miejscowy, ale jest to problem całego organizmu. Czyli jeżeli organizm ma niedobory minerałów, niedobory witamin, to jest osłabiony i w związku z tym nie może samodzielnie walczyć z bakteriami w jamie ustnej, które przyczyniają się poniekąd do stworzenia tego kamienia. Dlatego tutaj zawsze
patrzę całościowo na problem. Reasumując, nie polecałabym na pewno żadnych chrupków dentystycznych. Jeśli chodzi o pasty, to warto przeanalizować skład i zobaczyć, czy mają coś wartościowego, czy w gruncie rzeczy same konserwanty. Na pewno zachęcam również do zwrócenia uwagi w ogóle na dietę naszego kota. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że wyczerpałam temat. Mam nadzieję również, że wiedza zawarta w tym filmiku jakoś Was natchnie do własnych poszukiwań. Zachęcam również do komentowania tego filmiku i do zadawania dalszych pytań, na które postaram się w najbliższym okresie odpowiedzieć. W imieniu moich kotów proszę Was również o oglądanie całych reklam, ponieważ zbieramy na drapak. Jeśli posiadacie Adblocka, to bardzo będę wdzięczna, jeśli go usuniecie i obejrzycie reklamy dostępne na moim kanale, ponieważ to zawsze będzie jakieś wynagrodzenie za moje poszukiwania, za moją energię, którą wkładam w rozwój tego kanału. Dziękuję, że jesteście ze mną i do zobaczenia wkrótce.